Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja z serca Warszawy, z katedry Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. Drodzy Państwo, za chwilę nasza wspólna modlitwa za tych, którzy zginęli w kwietniu 2010 roku i za naszą Ojczyznę. Z pewnością wielu z tych, którzy przybywają na tę Eucharystię, motywują słowa sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego: kocham Ojczyznę więcej niż własne serce. Niech ta modlitwa również pobudza nas do solidarności, do pojednania. A wiemy, że tej miłości, tego zrozumienia, szacunku do siebie bardzo nam, Polakom, potrzeba. Sierpień to też miesiąc szczególny. To tutaj rozgrywały się walki, broniliśmy Warszawy, czy wcześniejsze pokolenia. 44 rok, powstanie warszawskie. Ci bronili i pokazywali nam, jak miłować Ojczyznę, jak można dla niej oddać wszystko, życie. Niech również ta krew przelana za naszą Ojczyznę i nas zachęca do modlitwy, do oddania, do wierności Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi, drugiemu człowiekowi. Zapraszamy serdecznie. Dziś mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii katedralnej. Powierzajmy wszystkie intencje, łączmy je z tymi, którzy dzisiaj tutaj w Warszawie nas reprezentują. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy słowo Chrystusa o ziarnie pszenicznym. To Jezus jest ziarnem pszenicznym, które dla nas obumarło na krzyżu. I my, którzy wierzymy w Chrystusa, winniśmy Go w tym podobieństwie do ziarna pszenicznego naśladować. Może szczególnie wtedy, kiedy wymaga to ofiary, trudu, kiedy trzeba przezwyciężyć, jakby umrzeć dla swoich ambicji, planów życiowych, własnego egoizmu. Jeżeli ziarno pszeniczne obumrze, przynosi plon stokrotny. Prawda tych słów szczególnie wyraźnie objawia się w śmierci męczeńskiej za wiarę i za drugiego człowieka. Gdy dzisiaj przychodzimy do Archikatedry Warszawskiej, aby się modlić za nasze siostry i braci, którzy zginęli pod Smoleńskiem, to prosimy miłosiernego Boga o łaskę zbawienia dla nich wszystkich. Prosimy Boga w intencji także bliskich naszych tragicznie zmarłych, aby otoczył swoją opieką i ukoił ból i cierpienie. Powierzamy Panu Jezusowi, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich duchownych i świeckich, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyzny. Także pokornie prosimy o uleczenie naszych serc, abyśmy umieli dostrzec w drugim człowieku brata i aby nigdy nasze serca nie były przepełnione nienawiścią, ale by Jezus nieustannie napełniał je swoją miłością. Serdecznie witam w progach katedry rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przyjaciół górników ze Śląska z kopalni Mysłowice Wesoła. Witam. Leśników, stoczniowców. Witam poczty sztandarowe. Archikonfraterni Literackiej, Komitetu Katyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Białystok z panem dyrektorem generalnym, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Witam serdecznie poczty sztandarowe kopalni Piast z Bierunia. Poczet sztandarowy Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu. Rolniczej Solidarności Kujawsko-Pomorskiej. Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. I oczywiście sztandar Solidarności Walczącej z Warszawy. A także poczet sztandarowy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pragnę powitać serdecznie z Katedry Warszawskiej wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym. A nasze uroczystości transmitują Telewizja Trwam i Radio Maryja. Cały świat. Witam również tych, którzy się łączą za pośrednictwem Telewizji Republika, Telewizji Polskiej TVP Polonia, TVP Info i Polskie Radio. Witam wszystkich naszych artystów. Dzisiaj witam panią Dorotę Filipczak, mezzosopran z Filharmonii Narodowej w Warszawie.
i pana Pawła Filipczaka organu. Witam wszystkich braci kapłanów. Z całej Polski przybyli. I nie tylko. I was, moi kochani, witam zgromadzonych w Archikatedrze Warszawskiej, mieszkańców stolicy i pozostałych miejscowości w Polsce, a także z zagranicy. Aby nasza ofiara była miła Bogu, z pokorą w sercu przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, dzielimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składam. Boże miłosierny, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co On miłował i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Skorzystaliśmy dzisiaj z zaproszenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A Chrystus nas zaprosił, by nas karmić swoim słowem i ciałem. I dzisiaj pragniemy modlić się za wszystkie polskie ziarna, które na przestrzeni wieków wpadły w naszą ojczystą glebę i wydały plon. Wielką miłością, pamięcią i modlitwą otaczamy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj gromadzimy się w archikatedrze w miesiącu sierpniu. Sierpień to dla nas, mieszkańców Warszawy, czas pamięci o powstaniu. Czas pamięci o tym bohaterskim zrywie naszych braci i sióstr, który okupiony tak wielką ofiarą przyniósł plon w umiłowaniu wolności i godności człowieka. Jakże jest obfity zasiew polskiego ziarna w historii naszej ojczyzny. Jakże trudno jest wyłuskać wszystkie ziarna życia i bezgranicznej ofiary naszych rodaków. Stawiamy sobie pytania, co było ich najważniejszym celem w życiu? O czym chcą nam powiedzieć te wszystkie ziarna polskie? I znajdujemy odpowiedź. Celem ich życia była wiara w Boga, dawanie świadectwa miłości do bliźniego, a także pragnęli być ludźmi wolnymi i żyć i pracować w niepodległej ojczyźnie, której będzie miejsce dla Boga i drugiego człowieka. Ta ewangeliczna przypowieść o ziarnie rzuconym w glebę znajduje swój realny wymiar w ludzkich czynach. Iluż to ludzi składało ziarno swego życia i swoich dobrych czynów w glebę swoich czasów. Patrząc na dzieje naszej ojczyzny, widzimy przejmujące i dramatyczne ślady tego obfitego zasiewu ziarna polskiego życia. Patrzymy na nasze polskie ziarna, które przytłoczone ciężarem niewyobrażalnego cierpienia zasilają sokami pełnymi życia konary drzewa naszej ojczyzny. To właśnie one są najważniejszą prawdą i pokazują przyszłym pokoleniom wzór patriotyzmu i miłości ojczyzny. To jest wzór, jak dorastać do męczeństwa i do świętości. Cieszyć się trzeba, że dziś tak wielu młodych ludzi chce poznawać historię ich życia, promować ich ideały i żyć według prawa Bożego, wybierając Chrystusa jako swojego najlepszego przewodnika w życiu. Bo każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży. To znaczy, że w każdym z nas jest ziarno boskiej dobroci, piękna i prawdy. I te ziarna nosimy w sobie. I one nam o tym przypominają. Proszą, abyśmy nie zapomnieli, abyśmy kierowali się w naszym codziennym życiu. Jeśli pytamy, co mamy wybierać, to Bóg przez przykład ich życia woła: Człowieku, wybieraj i żyj prawdą,
ofiaruj dobro i ciesz się pięknem. Jeśli dzisiaj pytamy, dlaczego w naszej ojczyźnie jest tyle kłamstwa, tyle zła i tandetnej obrazoburczej sztuki, to dlatego, że niektórzy nie słuchają Boga i zacierają w sobie ślad Jego obecności. Bogu dziś człowiek zamyka drzwi swojego serca. A błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko nauczał: postawmy prawdę na świeczniku, postawmy życie w prawdzie na pierwszym miejscu, jeżeli nie chcemy, by nasze sumienia porosły pleśnią. Słowa prawdy, życie w prawdzie może kosztować. Jest nawet nieraz czasami ryzykowne. Ale jak mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić. I nasi rodacy płacili wielką cenę, cenę z ofiary swego życia. Jakże tu nie wspomnieć naszych polskich ziaren, które padły w ziemię wołyńską i galicyjską w czasie ludobójstwa na Wołyniu. Ziaren polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Polskich ziaren bohaterów rzuconych na zapomnienie w Powązkowską Łączkę. Ziaren mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego i po jego upadku. Ziaren ofiar czołgu Pułapki na naszej warszawskiej Starówce. Ziaren żołnierzy wyklętych, którzy umiłowali wolność i niepodległość. Ziaren polskich rodzin, które ratowały życie swoich sąsiadów Żydów. Polskich ziaren, które zostały wrzucone do pieców w niemieckich obozach koncentracyjnych. Tych, którzy walczyli o wolną Polskę i godność człowieka pracy na Śląsku i Pomorzu, kiedy rodziła się Solidarność. Wreszcie sięgamy naszą pamięcią do tych naszych umiłowanych ziaren, które w tak tragiczny i niespodziewany dla nas sposób padły na ziemię smoleńską w dniu 10 kwietnia 2010 roku, a wyruszyły, by oddać hołd ofiarom Katynia i powiedzieć światu i Europie o polskich bokaterach. Jakże obfity jest zasiew polskiego ziarna. Co sprawia, że ten zasiew jest tak wielki? Wiara w Boga, miłość do ojczyzny, poczucie honoru, wrażliwości na krzywdy zadawane innym. Co by się z naszą rodziną europejską stało, gdyby nie te liczne ziarna z cudu nad Wisłą? Co by się stało? Bo co by wyrosło na tych popiołach ludzkich istnień, na tej polskiej glebie, na którą padały tak liczne łzy? Cierpienia zadawanego w imię nienawiści. Stawiamy dzisiaj to pytanie nie bez przyczyny, bo i dzisiaj patrzymy na nasz europejski dom, na naszą ojczyznę i pytamy z troską, czy wciąż pamięta o tamtym wydarzeniu. Dzisiaj widzimy, że Europa przeżywa kryzys prawdy o samej sobie, o swej tożsamości. Zapomina o fundamencie chrześcijańskim, na którym była budowana. Jan Paweł II w 1997 roku do uczestników polskiej pielgrzymki narodowej w Rzymie powiedział: Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. A kiedy w Poznaniu Ojciec Święty zapraszał młodych ludzi do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu, to mówił im: młodzi, jak pojedziecie do tego Paryża, to wszystkim mówcie: my jesteśmy z Poznania, my jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła, od Mieszka I i Bolesława Chrobrego. A młodzież to odczytała, żeby nie wstydzić się swojej tożsamości, nie odrzucać swych chrześcijańskich korzeni. I odczytała to jako wezwanie do dawania świadectwa. Warto wrócić do tej papieskiej pielgrzymki z 1997 roku. Wówczas to Jan Paweł II do biskupów polskich napisał: nie możemy się dziś uchylać od podjęcia wskazanego nam kierunku. Kościół w Polsce może ofiarować jednoczącej się Europie swoje przywiązanie do wiary, swój natchniony religijnością obyczaj, duszpasterski wysiłek biskupów i kapłanów i zapewne wiele jeszcze innych wartości, dzięki którym Europa
mogłaby stanowić organizm pulsujący nie tylko wysokim poziomem ekonomicznym, ale także głębią życia duchowego. W Polakach naprawdę tkwi olbrzymi potencjał wiary, którego może my sami nie dostrzegamy. Brat Roger, założyciel wspólnoty TZ, powiedział wprost: z Polski, tak z Polski, przyjdzie wiosna Kościoła. Ale nie możemy zapomnieć, żeby się dzielić prawdą o Ojczyźnie, żeby przynosić Boga innym, musimy sami się nawracać. Bo Europa potrzebuje nas wszystkich, zebranych solidarnie wokół krzyża i Ewangelii. A dzisiaj w naszej Ojczyźnie niektórzy się pytają: po co ci, człowieku, wiara chrześcijańska? Czy musisz żyć według dekalogu? Po co ci miłość i prawda? Czy nie wystarczy ci demokracja i tolerancja? Czy trzeba narodowe rocznice świętować? Czy warto uczyć się dziejów ojczystych? Czy warto ogłosić chwałę zmarłych bohaterów? Czy trzeba pamiętać i modlić się za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem? Czy nie jest za dużo tej naszej polskiej martyrologii? Czy jeszcze w małżeństwie istnieje miłość dozgonna? Czy dziecko jeszcze powinno mieć ojca i matkę? Co odpowiedzieć? My, wierzący w Chrystusa, wpatrzeni w blask przedwiecznej prawdy, która bije z mojżeszowych tablic i z kart Ewangelii, wpatrujemy się w przeszłe dzieje, zapisane karty ludzkich czynów i staramy się odnaleźć ich boski sens. U Boga, który jest miłością, szukamy odpowiedzi. U Boga, który ofiarował nam swego Syna Jezusa Chrystusa, który dla nas wszystkich stał się ziarnem dającym dar życia wiecznego. Bo w Bogu nic nie umiera. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Dusze sprawiedliwych są w ręku Bogu. Dzisiaj powierzam ich wszystkich, nasze polskie, odkupione krwią Chrystusa ziarna. Oddajemy je rękom Boga, tak jak dziecko powierza się kochającym dłoniom swojego ojca. Prosimy też, aby w tym czasie Bóg napełnił nas mocą swojego ducha, aby uspokoił nasze serca i dodał ufności w zwycięstwo dobra nad złem, aby oświecił zaćmione umysły naszych braci, aby wzbudził w narodzie ducha prawdziwej solidarności i jedności ludzkich serc. Niech biją rytmem serca Bożego, które nas wszystkich tak bardzo umiłowało. A gdy za chwilę będziemy spożywać ten chleb niebieski z ołtarza, to wierzymy, że przyjdzie taki dzień, i o to się modlimy, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie i wezwie wszystkich po imieniu, a imiona ich ma wyryte na swoich poranionych dłoniach, aby weszli do chwały Boga i wejdą i ci, którzy zginęli w obronie Ojczyzny, i żołnierze, powstańcy, i wszyscy, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, i górnicy, którzy zginęli na Śląsku, i stoczniowcy, którzy zginęli w Gdańsku i na Pomorzu. I te nasze polskie ziarna będą wielbić Boga w radości i pokoju przez wieki. Amen. Do naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie, zanieśmy nasze pokorne modlitwy. Módlmy się o łaski i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego w naszej Ojczyźnie, aby jego nieugięta posługa zgodna z wolą Boga przyniosła obfite owoce w postaci dobrze ukształtowanych nowych pokoleń Polaków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o spokój duszy prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pani Marii Kaczyńskiej, wspaniałej pierwszej damy, prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich uczestników tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. A Ciebie, dobry Boże, ponad siedem lat prosimy, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana. Przyczyna ich śmierci wyjaśniona i godnie upamiętniona. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby słowa Pana Jezusa, odwagi, ja jestem, nie bójcie się, były dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej pocieszeniem i drogowskazem na dalsze dni życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pielgrzymów udających się na Jasną Górę, aby intencje, z którymi wyruszyli do Najświętszej Marii Panny, zostały wysłuchane. Ciebie prosimy. Za wstawiennictwem świętej Edyty Stein. Módlmy się o nawrócenie ludzi zwiedzionych fałszywymi ideologiami, uderzającymi w Kościół, rodzinę, naród i kulturę, aby uwierzyli, że prawda o człowieku zawiera się w Bogu i tylko w Nim jest nasze zbawienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Módlmy się za wszystkich poległych podczas Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego, za dowództwo Armii Polskiej Krajowej, za wszystkich żołnierzy, za ludność cywilną, harcerzy, sanitariuszki, duchownych i aby Pan wynagrodził ich męstwo i cierpienie życiem wiecznym w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych słowami Stefana kardynała Wyszyńskiego, abyśmy umieli zachować i bronić prawa do wolności w duchu ofiary i służby Bogu, bliźnim i ojczyźnie. Ciebie prosimy. Odkupicielu, tylko Ty jesteś źródłem świętości. Spraw za przyczyną świętego Wawrzyńca, abyśmy prowadzili prawdziwie chrześcijańskie życie i osiągnęli szczęście oglądania Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy, oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi i spraw, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boży. Ty w męczeństwie świętego Wawrzyńca okazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacnia słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wawrzyńcem, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz rzekę świat, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunia Święta będzie udzielana przez środek Kościoła i w nawach bocznych. Zbawienie,
świętości przysłoniona, rzuć mi Twój promienny blask. O dobroci nieskończona, otwórz dla nas skarby łask. Chlebie życia przeobfite,
Módlmy się. Posileni świętym darem pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy składając należną ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca otrzymali obfitsze owoce odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Chciałbym z całego serca wszystkim podziękować za wspólną modlitwę i tym wszystkim, którzy tutaj zgromadzili się w katedrze i tak licznie zgromadzili się przed katedrą, przed również środkami medialnymi. Ta modlitwa jest nam bardzo potrzebna. Potrzebna i tym, którzy od nas odeszli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w intencji ofiar i w intencji naszej Ojczyzny. I za tę modlitwę, za to wołanie do Boga składam serdeczny Bóg zapłać. Jedno ogłoszenie. 10 września o godzinie 19 zapraszam wszystkich na Eucharystię. Cóż ja zapraszam? Pan Jezus nas zaprasza. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Państwo, bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziś przewodniczył jej w Katedrze Warszawskiej ksiądz prałat Bogdan Bartołd. Dziękujemy wszystkim, którzy nam towarzyszyli, całej rodzinie Radia Maria, słuchaczom radia, widzom telewizji Trwam. Drodzy Państwo, patrząc na tych, którzy tutaj przybyli na tę modlitwę, można powiedzieć, budujemy się nieustannie naszą modlitwą, naszą jednością. Niech ona będzie zachętą dla wszystkich. Niech ta ofiara, którą sprawowaliśmy, w której uczestniczyliśmy, pomoże nam miłować Boga, miłować naszą ojczyznę i naszego brata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Łączymy się z naszym studiem w Toruniu.